Z Ewangelii według świętego Jana. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Czasami bardzo dobrze być najsłabszym dzieckiem, bo wtedy otrzymuje się od rodziców najwięcej ciepła, najwięcej miłości, najwięcej troski. Czasami dobrze być niewiernym uczniem, bo wtedy otrzymuje się od Pana Jezusa szansę, ażeby włożyć palce w Jego rany, dotknąć Jego serca. Czasami dobrze jest być grzesznikiem nawróconym, bo w konfesjonale Pan przytula. Dziękuję Wam za to piękne spotkanie. Zapraszam na jutro.